Paleosztuka, czyli po angielsku paleo art. Słowo to zostało wymyślone w latach 80. przez amerykańskiego artystę Marka Halleta. Jednak swoją historię paleosztuka zaczęła ponad 200 lat temu, ponieważ badacze i popularyzatorzy nauki od początku paleontologii mieli potrzebę wizualizacji wymarłych gatunków za życia. Paleosztuka to wszelka sztuka, która odtwarza wymarłe życie według wiedzy i naukowych przypuszczeń dostępnych w momencie jej tworzenia. Określeniem tym posługują się obecnie fani paleontologii na całym świecie, więc warto wiedzieć, z czym się ją je. A więcej o paleosztuce na moim kanale. Serdecznie zapraszam, Szymon Górnicki, paleontolog i paleartysta.